Hej kochani, dzisiaj chciałam Wam pokazać moich ulubieńców 2017 roku. Wszyscy po prostu kręcą te filmy i ja też. Nie robiłam tego w zeszłym roku, ponieważ dopiero ile ja? Półtora roku chyba zajmuję się scrapbookingiem, więc pod koniec zeszłego roku po prostu nie miałam tyle tych rzeczy. Nie robiłam jeszcze na taką skalę, jak robię teraz, albumy i kartki. No i po prostu tak naprawdę poznawałam dopiero wiele produktów. A teraz chciałabym Wam pokazać kilka rzeczy, z których korzystam cały czas. No, jak zajmujecie się skrapowaniem, to wiecie, że tak naprawdę jest mnóstwo rzeczy do skrapowania. Ale są też takie, których używamy zawsze i cały czas. I ja właśnie na takich rzeczach się skupię, ponieważ no, o wszystkich to mogłabym opowiadać i opowiadać dosyć długo. Z racji tego, że nie kręciłam tego filmu w zeszłym roku, to pokażę Wam wszystko totalnie od podstaw, co używam, z czego jestem zadowolona. Pierwsze, co to jest ta mata właśnie. Ona nie jest jakichś bardzo dużych rozmiarów, jest za 3, ale no, na razie wystarczająca. Mam w planach zakupić sobie większą, ale póki co daję radę na tej. Tutaj już wpadła w ręce mojego dziecka, jest trochę pomazana, ale jakoś tam wyczyściłam ją i jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Kolejną rzeczą z takich narzędzi to jest linijeczka metalowa, kupiona na grupie przy Daśki z Holandii. I po prostu używam jej cały czas, dlatego że wszystkie plastikowe pozażynałam. Jak jechałam skalpelem, no to zawsze mnie zjechało. Po prostu zawsze. Nie było opcji, żeby nie. Jeżeli chodzi o takie narzędzia, to kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, muszę się dokopać. Słuchajcie, to jest trymer. Trymer jest z Fiskarsa. I teraz tak. Jestem z niego zadowolona. Dobrze mi się z nim pracuje. Natomiast denerwuje mnie to, że tak szybko tępią się te ostrza. Ale wiem, że nie tylko ja na to narzekam. Są też dziewczyny właśnie, które tym trymerem tną. Do tego obrotowego jeszcze się chyba nie przekonałam. Wiem, że jest taki, widziałam na filmikach u dziewczyn, ale no na razie póki co nie zamierzam zmieniać tego, który jest. Stosunkowo niedrogie są te wymienne ostrza, więc póki co będę na nim pracować. I jeżeli jesteśmy jeszcze przy narzędziach, to oczywiście mata do biegowania i kość, która jest nie wiem gdzie. Jest, dobra. I oczywiście kość do biegowania. Ja miałam jeszcze jedną kość do biegowania, ale nie jestem z niej zadowolona. Ta jest w porządku. Ta mi nic nie zadziera. Tamta mi bardzo rysała. Tak jak przejeżdżałam, tak się pojawiały takie rysy, a na tej nie. No i można sobie ją tutaj fajnie schować. Jestem bardzo zadowolona z tej maty. Bardzo z tablicy jest, bardzo mi pomogła przy robieniu albumów i kartek. Kto używa, ten wie. Kolejną rzeczą jest pistolet do kleju na gorąco. Pistolet kupiłam, słuchajcie, na wyprzedaży w Empiku. Jest on taki trochę już, no widać ślady użytkowania. I powiem Wam tak, generalnie z pistoletu jestem zadowolona, bo pistoletu do kleju na gorąco używam dużo. Natomiast jeśli chodzi konkretnie o ten model, chyba niekoniecznie. Po pierwsze, jest fajny, jest malutki i leciutki, to jest super, ale dosyć dużo tego kleju puszcza. Podobają mi się te pistolety, które mają taką cieniutką końcóweczkę i na pewno w przyszłości będę chciała taki nabyć. No na razie korzystam z tego, ale wiecie co? W ogóle gdzieś mi wsiąkła ta nóżka taka, co można było odłożyć ten pistolet i dlatego on jest taki obklejony, bo go kładę na takiej gąbeczce. Jakoś specjalnie nie cieknie, ale tak jak mówię, wolałabym jednak, bo jak kleję na przykład literki z masy plastycznej, no to tam są cieniutkie elementy. No a ten gruby to już mi troszkę za duże kropy zostawia tego kleju i jak przyciskam literkę, to mi wszystko bokami wypływa i bardzo mi to irytuje. No ale wszystko po kolei.
jeżeli chodzi właśnie o inne rzeczy, może już będę pokazywać po kolei. Jeżeli chodzi o klej, lubię Magic Clay, ale denerwuje mnie strasznie to, że ciągle wycieka bokiem. W Empiku kupiłam kiedyś na wyprzedaży taki klej i powiem Wam, że też jestem z niego mega zadowolona. Jeżeli chodzi o cieńsze papiery, no to niekoniecznie prosto z tej butli, bo ona ma też tą dziurkę taką dosyć grubą. Ja głównie go używam, jak kleję okładkę tekturkową. Ale to przelewam sobie do mniejszej buteleczki i wtedy mam do cieńszych elementów. I jak mi Magic nawala, to po prostu wyciągam ten i też jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o dziurkacze, to tak. Bardzo dużo używam dziurkacza do zaokrąglania rogów, ale to jest dziurkacz, którego głównie. Chociaż nie, no, dużo używam go do Project Life, ale też jakieś maty, tagi, no na pewno bym bez niego byłoby mi ciężko. I mam te dwa takie dziurkacze, których używam notorycznie. Ten jest z DP Craftu chyba, albo nie pamiętam. W każdym razie taka koronka i tutaj takie z kwiatuszkami. I słuchajcie, hit roku, ten dziurkacz kupiłam Empiku na wyprzedaży 90% i zapłaciłam za niego, uwaga, złoty 24. Więc mój ulubieniec tego roku zdecydowanie. Co jeszcze bym Wam chciała pokazać? Tak, bardzo dużo używam nożyczek, ale no właśnie, szewc bez butów chodzi i ja nie mam w ogóle dużych nożyczek. Znaczy mam większe niż te, ale najwięcej tnę tymi nożyczkami do precyzyjnego cięcia. One są malutkie, ale chyba powoli dojrzewam do tej decyzji, że muszę zakupić większe nożyczki, bo po prostu bez tego no da się zrobić, ale jest to czasami ciężko. A te inne takie mniejsze, no to też są troszeczkę za małe. No i oczywiście, chyba dzisiaj nadużywam słowa oczywiście, ale trudno. Przeżyjecie, prawda? Teraz pokazuję Wam skalpel. To jest mój drugi skalpel. Pierwszy złamał mi się niestety. Był plastikowy, ten jest metalowy i ten kupiłam w Tigerze. Ma też komplet wymiennych końcówek. Tnie fajnie, jestem zadowolona. Dudko do robienia kwiatuszków. Mam tylko w jednym rozmiarze to dudko na razie. Chciałabym jeszcze mieć takie z taką dużą kulką. Ale bardzo mi się w tym roku przydało, dużo z nim pracowałam, bo w tym roku zaczęłam sama robić kwiatuszki, więc na pewno też wykorzystany był dobrze w tym roku. Tutaj mam taki dziurkacz, który kiedyś kupiłam, jak chciałam bindować, a nie miałam bindownicy. I powiem Wam, że tak do jakichś drobnych elementów, znaczy może drobnych, do pojedynczych, o coś tu jeszcze wypadło, do pojedynczych dziurek, super. Ja zamówiłam go chyba na Allegro. Taki sobie po prostu dziurkacz. Głębokość jest taka dosyć fajna, więc też można trochę dalej zrobić. Później zaopatrzyłam się oczywiście w krokodyla, w bindownicę, więc teraz aktualnie używam go trochę mniej, ale dopóki nie kupiłam tamtych narzędzi, to ten był taki mocno w użyciu. Czy jak robiłam nawet dziurki w tagach, żeby zawiązać wstążki, więc na pewno się go nie pozbywam. No i oczywiście pod koniec roku kupiłam bindownicę. To jest zuter, marzył mi się cinch, ale kupiłam zutera, bo był mi bardzo już potrzebny. Ale powiem Wam, że zrobiłam na nim już 6 albumów i jestem bardzo z niego zadowolona. Daję radę. I podoba mi się to, że jest malutki. Można go naprawdę schować w kąciku i nie jest kolejnym sprzętem, który zajmuje dużo miejsca. Na przykład w porównaniu do Big Shota, no to chyba nie ma porównania. Kolejną rzeczą, której dużo używałam, to jest taśma dwustronna, cieniutka. No, must have. Bez tego w pracowni ani rusz. Musi być. Kosteczki 3D i taśma 3D, która mi się skończyła, którą muszę sobie właśnie kupić, bo kosteczki są fajne do małych elementów, ale tak jak robiłam kartki, robiłam warstwy i przyklejałam
to właśnie taśmą 3D, bo jest no, szersza i łatwiej to zrobić niż nakleić milion małych kosteczek. Bardzo dużo też korzystałam z masy plastycznej. Tutaj mam Martha Stewart, to była pierwsza, jaką kupiłam. Tu jest masa lekka, którą zamówiłam. I bardzo dużo korzystałam przy okazji z tej foremki silikonowej. To też jest foremka Marty. Do imion, do albumów, na okładki. Jak dla mnie po prostu genialna. Uważam, że super to wygląda. No i ja na przykład bardzo dużo z tego korzystałam. Teraz dotykam, słuchajcie, bo zastanawiam się, ale chyba mi nie wyschła ta masa jeszcze. Dobrze. Kolejną rzeczą to są takie emaliowane kropeczki. O, tu się jeszcze jakaś gwiazdka wdała. Emaliowane kropeczki. Tutaj mam akurat resztkę, ale je uwielbiam. Nawet chyba jeszcze bardziej niż wszelkiego rodzaju cyrkonii i puperełki. Używam w każdej pracy. Nie ma pracy, w której bym nie użyła kropeczek emaliowanych. Także na pewno będzie to też ulubieniec i w tym roku. Jeśli chodzi o tusze, zdecydowanie Distressy. Różne tusze już miałam, aczkolwiek też nie z wszystkich firm, ale Distressy bardzo lubię i mój ulubieniec Vintage Photo po prostu nadaje się do wszystkiego. Ale teraz będę w tym roku wypróbować Oxide, więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłym podsumowaniu. Mam nadzieję, że już jakiś wynik będzie. Ale Vintage Photo naprawdę do bardzo wielu prac też się nadaje, bardzo go lubię. Ja mam akurat tutaj małą kosteczkę, ale wystarcza, na razie wystarcza. Jeżeli chodzi o tu stemple, bardzo dużo korzystałam z datownika, to głównie w Project Life'ie, ale planuję też zrobić sobie taki skrapowy projekt, w którym też będę używała tego datownika. Jestem z niego naprawdę zadowolona. Jeśli chodzi o stemple, wiadomo, że stempli używam różnych, ale wydaje mi się, jak tak sięgam pamięcią, że chyba najwięcej tych, bo w różnych kartkach czy projektach, wiecie, motylki, takie ptaszki, to jest taki bardzo uniwersalny, tak uważam, to jest moje zdanie, że to jest taki bardzo uniwersalny po prostu wzór i ja naprawdę czy w albumach, czy w kartkach starałam się tego używać i chyba tak mi się kojarzy, że z tego zestawu korzystałam najczęściej. Bardzo dużo używałam też tego sznurka. Wstążki lubię, używam, ale sznurek no to chyba wygrał ze wszystkimi wstążkami, bo w wielu moich pracach miał po prostu, to jest sznurek kupiony w markecie budowlanym, słuchajcie, i w dekupażu go używałam i w skrapowaniu, więc na pewno ulubieniec. I jeszcze jedna rzecz to są wykrojniki. Nie ze wszystkich wykrojników korzystałam, te, z których korzystałam głównie. Na początku, kiedy zaczynałam moją przygodę w ogóle z Big Shotem i z wykrojnikami, bardzo dużo korzystałam z tego motylka, bo tak jak Wam mówię właśnie, ptaszki, motylki, dla mnie to jest taki mega uniwersalny i ten bardzo fajny, bardzo go lubię. Jeżeli chodzi o borderki, to korzystałam z tego i bardzo też mi się podoba ta kratka. Jeżeli chodzi, ten jest nowy, tego jeszcze w ogóle, słuchajcie, nie używałam, może niedługo. Jeżeli chodzi o kwiatuszki, to te kwiatki są z Craft Passion i tych używałam właśnie do robienia kwiatków, ale też mam tutaj kwiatuszki zakupione na AliExpress. To są cztery i one są po prostu większe. I też je lubię, bo mogę sobie robić większe kwiatuszki. Na przykład jak robiłam skrzynkę dekupaż i potrzebowałam, ona była dosyć duża, to zamiast miliona drobnych dawałam więcej właśnie takich większych tych kwiatuszków. Naprawdę to jest rzecz, z której korzystałam wiele razy. I powiem Wam szczerze, różnicy w wykrojnikach jak do tej pory ja nie zauważyłam. Bardzo dużo z tego wykrojnika listka korzystam, akurat z tego. Bardzo dużo. Też praktycznie w każdej pracy, gdzie daję kompozycję kwiatową, pojawiają się te listki. A jeżeli chodzi o tą matę, to najwięcej korzystam z tagów, z wykrojników tagów.
No i słuchajcie, kochani, w tym filmie na ten rok to by było na tyle. Zobaczymy, co przyniesie ten rok. Na pewno jakichś nowych ulubieńców też, ale no pewnie będzie też tak, że ci starzy też zostaną na swoim miejscu. Chociaż nowinek i nowości na rynku jest mnóstwo. Zobaczymy, jak się to ułoży. A tymczasem dzięki za uwagę. Zapraszam Was do subskrypcji. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!